12 lat temu to było, jak tu w Pałacu w Nokre te nagrody były rozdawane pierwszy raz. Jedna dostała profesorka Ewa Krojecko, a drugą Henryk Baniek za opowieść o końcu jednego Śląska. W łońskim roku wydane było tłumaczenie moje Dracha Szczepana Twardocha, co w nim też Śląsk się kończy. Można, to jest jakoś taką funkcją Śląska, prawda? Jego przeznaczenie, tracić się. Ale nie jest to takie strasznie smutne słowo, stracony. Nie chcemy tej śląskiej mowy. No i wśród lata uczymy się, jak najlepiej godać po polsku, aż w końcu nie roz... Lepiej się wiemy rady z tym godaniem po polsku, niż nie jeden rychlik Polak. Musimy nauczyć się, że śląska mowa, ona ma funkcje takie same, jak każdy inny język. Już jest stres? Przepraszam. Właściwie to nie wiem co bych chciał jeszcze powiedzieć. Także się myślę, że można by powinien tak przejść na angielski na chwilę, bo jak godzę po śląsku, to mam takie brzmienie jak prowincjusz. To jest to, czego my się boimy. Że jak będziemy gadać po śląsku, to pójdziemy na prowincjuszy. Ale może dobre ańce. Ja. Ale to trochę za mało. If I was delivering this here speech in English, I would look entirely different, wouldn't I? The language one chooses to present one's message can have a profound impact on how that person is perceived. Right now, I am using the language of science, culture, business and diplomacy. So I could be saying the most ludicrous things and still be regarded as somewhat educated and competent. And what I can guarantee you is that there is more than one person in this very room who was slightly surprised at me hearing me speaking English. A przecież tu na tym zalu siedzą osoby, co mają radę śląską mowa. Te myślenie, że śląską mowa jest prowincjonalną, ona jest inną w nos. Jakby my tu posadzili kogoś z Tokio, Buenos Aires, Ottawy, z Zita albo z Bańskiej Bystrzyce, to przecież oni by nie widzieli godać prowincjusza. Oni by widzieli człowieka. I niektórzy z nos już potem postawają z tym polskim, niemieckim albo czeskim. Ale są też takie osoby, co ten ból fantomowy po odcięciu języka przodków robi się do nich nie do zniesienia. I w ten czas zastanowimy się, co zrobić. I tu by szło sparafrazować Derricka McClure, szkockiego lingwisty, co interesuje się językiem Scots. Najważniejsze to skończyć z postawą, co paraliżowała nasze życie w stopie pokolenia. Podejściem, że to, co jest polskie, jest naturalne, a to, co jest śląskie, to jest regionalną dewiacją. Śląska mowa to jest symbol tożsamości ludu śląskiego i jako taki my musimy jako taki symbol my musimy się starać o to, żeby ją chronić, nawet jak nie ma żadnego większego powodu niż tym, że ona jest naszą. To, że śląska mowa nie ma wysokiego prestiżu, to, że śląska mowa nie ma naczynia do nauki. Prestiż mowy buduje się nie ino tym, że wychodzi w niej literatura piękna. Prestiż mowy najbardziej buduje się tym, że używają jej publicznie autorytety. Bez to, że wszyscy możemy dzień w dzień budować ten prestiż śląskiej mowy, tym używaniem.
naczynie do nauki śląskiego języka już się tworzy. W listopadzie był opublikowany Korpus Śląski Mowy i na jego bazie będzie szło napisać materiały dydaktyczne. Ich najważniejszymi kryteriami będzie to, że one będą darmowe i wartkie do przeszukowania. Już trwa robota nad słownikiem śląskim online, co nie będzie inkludować słowo polskie, słowo śląskie, ale będą też etymologią, wymowa, przykłady użycia, odpowiedniki w 10 innych językach i inne informacje. A wszystko na jednej, prostej do czytania stronie. To, że takiego słownika nie idzie napisać ani po godzinach, ani za darmo. Więc to, że jak ktoś by chciał mi doradzić, jak go sfinansować, to rok się skontaktuje. A jak ktoś chce go sfinansować, to jest zaraz wolny. To, co jeszcze będziemy potrzebować, to jest gramatyka śląska. Tyż darmowo, tyż dostępno zaraz z mobilnioka, bo teraz żadnemu się nie chce chodzić do biblioteki. Najgorszą rzecz do języka to jest też wykluczenie technologiczne. Więc będziemy potrzebować pomocy do pisania na komputerze po śląsku. A na końcu też system operacyjny po śląsku, żeby każdy miał swój dzienny, imersywny kontakt z językiem. Myślę, że możemy to zrobić bez najbliższej pora lot. I mam też wierzę, że następne pokolenia nam za to podziękują. 200 lat temu Wilhelm von Humboldt pisał, że rozmaitość języków to nie jest rozmaitość znaków i dźwięków, ale rozmaitość wejścia na świat. A jeszcze przed nim Samuel Johnson, co napisał pierwszy rychły słownik angielski, powiedział, że język to jest krajobraz myśli. Nie pozwólmy na to, żeby nasz kraj i nasze pojedynki postawiły na naszą historię. Dziękuję.